Witamy w 18 webinarium organizowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego finansowanego ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Gośćmi dzisiejszego spotkania są Sylwia Kucharska i Michał Ciesielski, wolontariusze. Tak naprawdę jesteście już pracownikami Centerka, ale pierwsze kroki stawialiście jako wolontariusze. Jak to się stało, że wolontariat pojawił się w Waszym życiu? W moim życiu wolontariat pojawił się przy okazji początków pandemii, gdzie miałam okazję współpracować z Aleksandrą Łuczak w związku z akcją szycia maseczek dla DPS-ów, domów pomocy środowiskowej dla dzieci. Świetna akcja, bardzo mi się podobało, bardzo chętnie uczestniczyłabym w takiej jeszcze raz. I się wkręciłaś. Bardzo się wkręciłam. A Ty, Michale? W pewnym momencie mojego życia chciałam robić coś nowego, coś pożytecznego i poprzez Centerko zapisałem się na wolontariat stały, zorganizowany. Spodobało mi się to i zacząłem włączać się w inne działania Centerko, między innymi zapisałem się do grupy tanecznego o pomoc. A jaki to był wolontariat, ten Twój pierwszy? Przedszkolu. Przedszkolu, gdzie prowadziłeś zajęcia z dziećmi, tak? Z dziećmi plastyczne, tak. Sylwio, Ty jesteś pasjonatką sztuki i tańca w szerokim kontekście. Czy te zainteresowania pomagają Ci w wolontariacie? Bardzo mi pomagają. Jest to przydatne chociażby do prowadzenia animacji, gdy na przykład robimy akcje na zewnątrz. No teraz to jest niekoniecznie możliwe, ale dodaje mi to energii, dodaje mi to pomysłowości. Taniec przede wszystkim rusza ludzi, integruje i jedną z takich fajnych akcji, które prowadzimy jako Centerko, jest akcja mojego przyjaciela Seweryna Obałki, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Prowadzi grupę taneczną Jojo Seniorzy. Świetna akcja, jeśli wasze babcie albo wasi dziadkowie nie mają co robić. Taniec tutaj to jest to. Tak, dokładnie, podpisuj się pod tym. Czyli widzisz po prostu, jak wolę to się czerpią z tych twoich zasobów i też się nakręcają do tego. Bardzo, bardzo. I ta integracja grupowa poprzez taniec, poprzez ruch, poprzez wspólne wyrażanie tych emocji, to świetna rzecz. Michale, ty tak wspominałeś, ty już masz za sobą wieloletnie doświadczenie i bogate w wolontariacie. A czy obecnie współpracujesz z jakąś organizacją? Generalnie w czasie pandemii jeździłem do schroniska Meda w Zgierzu. Wziąłem udział w akcji sprzątania cmentarza żydowskiego i wziąłem udział w akcjach zorganizowanych przez Sylwię i Olę robienia maseczek ochronnych dla potrzebujących ich instytucji i robienia kartek świątecznych dla chorych dzieci. A na czym polegał ten wolontariat w schronisku? Możesz trochę przybliżyć? W schronisku generalnie zwierzaki siedzą sobie w boksach, psy, w szczególności mają też kilka kotów. Brałem je na spacer do pobliskiego lasu i mogły się tam wybiegać, trochę być z boksu, zaznać większej przestrzeni niż mają na co dzień. I przy okazji też zrobić coś dobrego, uczynnego, psy się cieszyły. I tu też myślę, taka fajna jest alternatywa i pomysł na teraźniejszą sytuację, prawda? Że jest to taki wolontariat, w którym w miarę bezpiecznie można wziąć udział i jakby nie ryzykujemy, że kogoś zarazimy. Tak, oczywiście czasami byłem sam, czasami z kimś. Byliśmy zabezpieczeni w maseczki ochronne, w rękawiczki, także zachowywaliśmy wszelkie możliwe środki ostrożności. Czyli polecamy taką akcję, taki wolontariat i karteczki jak najbardziej też. Właśnie tą akcję kończymy, ale myślę, że każdy w domach sam może ją zorganizować ze swoimi bliskimi i wysłać takie kartki dla chorych dzieci, dla seniorów, czy dla po prostu swoich bliskich. Czy dzięki wolontariatowi łatwiej Wam się realizować w życiu zawodowym? Czy to doświadczenie Wam pomaga w tym obszarze? A może ma też wpływ na Wasze życie osobiste? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Mnie bardzo pomaga. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wolontariat nie tylko służy pomaganiu innym osobom, ale także rozwijaniu naszych własnych kompetencji miękkich.
Ja nauczyłam się asertywności, nauczyłam się większej kreatywności i przydaje się to nie tylko w życiu zawodowym, ale właśnie też w życiu prywatnym, naszym osobistym, bo ruszamy gdzieś do przodu pod kątem relacji społecznych, relacji międzyludzkich, uczymy się inaczej rozmawiać z ludźmi, inaczej do nich podchodzić, uczymy się empatii. To rozwija, naprawdę rozwija. Także polecam każdemu, kto chciałby gdzieś tam swój skill podnieść, umiejętności społecznych, wolontariat rozwija nas. To jest to. A dla Ciebie, Michale? Wolontariat i zdobyte tam doświadczenia przydają mi się w pracy zawodowej, a nabyte kompetencje miękkie wpływają pozytywnie na moją sferę osobistą. Czyli same plusy. Same plusy. A skoro same plusy, to jak te plusy teraz przekuwacie na konkretne działania? Czym zajmujecie się obecnie w centerku? Na chwilę obecną, tak jak powiedziałeś, już kończymy z Olą akcję Maseczka i Karteczka. Ja dodatkowo koordynuję teraz konkurs na wolontariusza i koordynatora roku 2020, uwielbiam tak mówić, gdzie właśnie używam do tej pory nabytych kompetencji. Nauczyłam się, jak prawidłowo pisać maile, jak je adresować i przede wszystkim w jakich formach należy się zwracać do pewnych instytucji. Bardzo mi się to przydało, bo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, jak prawidłowo pisać chociażby maile. Uczę się, jak rozmawiać z osobami z różnych sfer, z różnych dziedzin, z różnych firm. Same plusy, same plusy. Same plusy. A dla Ciebie też same plusy? Tak. Generalnie w Centerco jestem m.in. opiekunem wolontariuszy podczas ich działań długoterminowych. Mam z nimi, z koordynatorami wolontariatu, stały kontakt. Uzupełniam dokumentację, wrzucam posty na nasz fanpage. Aktualnie biorę udział w przygotowaniach do 13 gali wolontariatu. A mógłbyś coś bliżej powiedzieć na temat tego wolontariatu długoterminowego? Na czym polega organizacja takiego wolontariatu? Być może nie każdy wie, że to jest taka ciężka, drobna i przemyślana praca. Wolontariat długoterminowy to jest taki wolontariat, w którym bierzemy udział dłużej niż 30 dni, niż miesiąc. Chodzimy do danej placówki regularnie. Jest tam koordynator wolontariatu, który wydziela nam zadania. Pomaga nam tam zająć przestrzeń. Jak nie mamy pomysłu, to pomaga nam właśnie wymyślić, jak możemy pracować z podopiecznymi, na przykład DPS-u. Podpisujemy umowę wolontariacką, żeby być ubezpieczonym. I może to być też wolontariat zorganizowany w ramach Centerco, gdzie jest opiekun, na przykład ja. I wtedy ten wolontariat polegał na tym, że zbieraliśmy się na miejscu tutaj i jechaliśmy razem do wybranej placówki. I ty byłeś taką osobą, która to aranżowała, byś takim opiekunem wolontariuszy, żeby wszyscy przyszli na czas, bezpiecznie dojechali, bezpiecznie wrócili, wiedzieli, co mają wykonywać, ponieważ gros naszych wolontariuszy to są osoby, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, którzy wymagają takiego dodatkowego wsparcia, przynajmniej na samym początku, żeby taki wolontariat systematyczny, długofalowy podjąć albo zacząć. Tak. Takie wsparcie jak najbardziej jest potrzebne. Sylwia, tutaj opowiadałaś o tym konkursie dla wolontariuszy i koordynatorów. Przed Tobą wielkie wyzwanie, niedługo gala wolontariatu. I będziesz też wręczała nagrody dla wyróżnionych społeczników. Powiedz, jak czujesz się w takiej roli? Fenomenalnie. Skrótowo fenomenalnie, a rozwijając wypowiedź, zawsze marzyłam nie tyle o samym pomaganiu, co o nagradzaniu, wdzięcznym nagradzaniu osób, które aktywnie wpływają na naszą lokalną społeczność, na te osoby, które bardzo się w to angażują, w te zmiany społeczne, które kreują te zmiany społeczne, na docenianie takich ludzi. Dla mnie jedną z najpiękniejszych rzeczy jest zobaczyć po pierwsze uśmiech osoby, której pomagamy, po drugie radość docenionego człowieka, który tej osobie pomógł, bo to jest równie ważne. Należy doceniać naszych społeczników i na to najbardziej czekam. Nowe zadanie.
na pewno wszystko będzie dobrze. Przypominam, gala wolontariatu 7 grudnia. Będzie to transmisja online na naszym fanpage'u o godzinie 17. Tutaj zdradzimy, że jakby tytuł społecznika roku otrzyma Michał, ponieważ Michał nie tylko pracuje w Centerku, ale również, tak jak opowiadał, bardzo angażuje się w wolontariat w innych organizacjach. Czym dla Ciebie jest to wyróżnienie? Jest to dla mnie ważne i miłe doświadczenie życiowe po całorocznej pracy wolontarystycznej, chociaż nie jest ono celem samym w sobie. Ale rozumiem, że bardzo ważne jest tak, bardzo ważne w Twoim rozwoju i ścieżce wolontariusza, powiedzmy, pracownika. Słuchajcie, no, cieszę się, że miałem tutaj okazję z Wami porozmawiać, że mogliście podzielić z naszymi widzami swoim doświadczeniem od wolontariusza do pracownika, jak to wpływa. Myślę, że to będzie inspirujące dla wielu osób, które zaczynają swoją przygodę z wolontariatem, albo jeszcze zastanawiam się, czy takiej działalności się podjąć. Natomiast myślę, że nie będą mieli wątpliwości. Czy może macie na koniec jakieś złote rady dla tych, którzy właśnie stawiają swoje pierwsze kroki? Nie zastanawiaj się, zrób to. Nie wahaj się, wybierz miejsce i zapisz się na wolontariat. Zobaczysz, że będziesz zadowolony. Nic innego, jak tylko podpisać mi się pod Waszymi słowami. Słuchajcie, dziękuję bardzo za to spotkanie, za tą rozmowę. To niestety było nasze ostatnie spotkanie w ramach projektu, ale myślę, że bardzo takie ciekawe, inspirujące i podsumowujące to, co chcielibyśmy Wam, co chcieliśmy Wam przekazać przez ten projekt i przez ten czas spotkań comiesięcznych. Gośćmi byli Sylwia Kucharska, Michał Ciesielski, wolontariusze, pracownicy, społecznicy, aktywni działacze lokalni. Jeżeli Wam się podobało to spotkanie, to nie zapomnijcie, aby zasubskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę, wspierać na Patronite. Wszystko znajdziecie w opisie do tego webinarium. Także ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już wkrótce w innych projektach. Cześć! Cześć!